właśnie, dostanie to terrarium. O, teraz styka naszą paską. Dobrze. Cześć, to nowy Spiders. Cześć, dzień dobry, witamy w tym czerwcowym odcinku. Zobaczcie, co tu mamy w kalendarzu na czerwiec. Blachy Pelma Hamori. Przepięknie sfotografowana przez Mariusza Arendta. A to nam właśnie mówi, że musimy przełożyć naszą Blachę Pelma Hamori. Dlatego teraz przeniesiemy właśnie naszą samiczkę, która jest takim braplaście. On jest chyba 10x10x10, a zasługuje na coś fajniejszego. Jest to piękna samiczka, jeszcze nie dorosła. Terrarium mamy dzięki naszym patronom, które kupiliśmy u Exotic Boxtera, teraz jest tylko naszą pasją. Link do naszego Patronite oczywiście znajdziecie w opisie, więc zapraszamy, możecie sobie zerknąć, co tam publikujemy. Więc jeżeli chcielibyście też wesprzeć nasz kanał, naszą hodowlę, to możecie dołączyć do patronów. W dzisiejszym odcinku w dużej części użyjemy produktów od firmy Bioter. To co? To bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty! Standardowo pokażemy Wam urządzanie tego terrarium od zera, czyli najpierw nasypiemy sobie na spód warstwę keramzytu i będą to cztery takie niepełne miarki, jak widzicie, takiej małej sosierki. Dlaczego właśnie tyle? No, po części dlatego, że mamy już mało torfu, a też dlatego, że dobrze nam się takie rozwiązanie sprawdza. Dzięki tej warstwie keramzytu na spodzie woda, którą później wlewamy czy spryskujemy terrarium, osiada na dno, przez co torf nie jest taki bardzo mokry, nie robi nam się błoto, a jednocześnie ta woda spod spodu fajnie paruje i tworzy się taki fajny klimat w tym terrarium, taki tropikalny. Dodatkowo reszki, które są właśnie na podłoże, tak od razu nie pleśnieją. Mam, nie wiem, 2-3 dni, żeby jeszcze to posprzątać sobie spokojnie. Oczywiście standardowo używamy torfu. Jak widzicie, też taka trochę większa warstwa. Tu jest pająk naziemny, więc on może sobie coś tam kopać. Jak widzicie, finalnie wyszło nam tutaj około 6 cm podłoża. Pamiętajcie, że to się jeszcze ubije z czasem. Oczywiście standardowa zagwozdka, jaką korę wybrać. W naszym przypadku mamy takie właśnie dosyć spore pudło różnych ścinków, które nam się nazbierało. Jeszcze w ostatnim czasie dostaliśmy trochę od Daniela z Bioter. I właśnie, czy jeden, czy dwa, czy jeden półokrągły, który nie chciał wejść. Czy jakoś tak fajnie to połączyć. Czasem jest tak, że od razu się wie, a czasem trzeba trochę pomyśleć. Czasem stoimy właśnie przy kamerze, jak takie dwa bałwany. Łączymy różne rodzaje kory. I po pół godziny w końcu jakąś znajdujemy koncepcję, która nam odpowiada. A czasem, słuchajcie, włoży się tak od niechcenia byle jaki kawałek, nie wiem, przysypie się czymś i nagle wychodzi coś fajnego i człowiek sobie myśli, że Boże, w życiu bym nie pomyślał, że to będzie tak fajnie wyglądało. A czasem się gubicie, ustalacie sobie jakąś tam koncepcję i potem łożycie to i się okazuje, że to wygląda no jednak nie tak fajnie. I w tym przypadku właśnie nam się udało już dwa kawałki kory zmontować. Na podsypkę daliśmy trochę ścinków kory. Następnie daliśmy również trochę Jungle Earth'a, który również dostaliśmy od Daniela. Bardzo fajna sprawa, właśnie taki detaling. Robi fajną robotę, jak nie wiecie, co tam połączyć, żeby wyszło na podłożu, to właśnie Jungle Earth jest czymś takim, co właśnie... To jest coś dla was. To jest coś dla was właśnie. Jak macie pomysł, co podsypać, to właśnie Jungle Earth się idealnie spisuje. No i trzeba teraz wpuścić lokatora. Czemu się będzie podobało? Nasz lokator naziemny, jak widzicie, już zaczął sobie tutaj coś tam kopać. Patrzy na kryjówkę. A tak naprawdę to jest taki nasz tester. Sprawdza wszystko pod względem BHP. Czy nic się nie zapadnie. To terrarium zbyt duże nie jest, więc nie będziemy już bardziej tam zapychać. Pająk musi mieć też miejsce do... dochodzenia, do przechodzenia wielinki w wygodnym położeniu. Dlatego nie możemy mu bardziej tego terrarium już zastawić. Uznajmy, że jest gotowe. On sobie po swojemu jeszcze trochę poprzestawia, wiecie, poprzekopuje jak to bracha. I w takim razie może teraz przejdziemy do zbliżeń, a przy okazji powiemy wam kilka ciekawostek o tym gatunku. Jak pamiętacie, albo i nie. Jeśli nie, to do nadrobienia koniecznie.
Ostatnio u nas na kanale były balfy, czyli endemity z wyspy Socotra. A z kolei dzisiejszy pająk, czyli Brachypelma hamori, jest endemitem z Meksyku, co oznacza, że jego zasięg występowania to właśnie tylko i wyłącznie Meksyk. I jak widzicie na zbliżeniu, pająk ten ma takie piękne pomarańczowe kolana. Z tego też względu jego polska nazwa to właśnie ptasznik pomarańczowo-kolanowy. Jak widzicie, odwłok i tarczę grzbietową ma czarną. Na tarczy grzbietowej masz też takie właśnie takie perłowo-pomarańczowe włoski. Bardzo ładnie wygląda. W środowisku naturalnym można ich spotkać dosyć mało, a ponadto znacznie więcej tych ptaszników jest w hodowlach. Jednak pamiętajcie, że wymagane są na niego dokumenty. Dokumenty CITES. My o tych dokumentach nagrywaliśmy też już filmik, kiedy to porównywaliśmy do siebie dwie braszki. Odnośnik do tego filmu będziecie mieli w górnym rogu. Fajny filmik o dokumentach CITES, tylko że akurat odnoszący się do Poacji Loteria zrobił ostatnio Przemek z Arachnohobia, więc też możecie sobie obejrzeć. Będziecie mieli też podlinkowany w rogu. A jak już sobie sprawicie takiego pająka, to pamiętajcie, że nie jest on zbyt wymagający. Wystarczy mu wilgotność na poziomie około 60-65%. Dość ciepło, około 24-25 stopni w dzień. Warto zapewnić mu też miseczkę z wodą, żeby mógł z niej korzystać. Albo możecie spryskiwać mu po prostu jeden róg terrarium i wtedy on sobie wybierze, czy woli to miejsce bardziej suche, czy to bardziej właśnie wilgotne. Tylko pamiętajcie, nie robimy błota, tylko tak, żeby było w miarę ok. Pająk ten jest polecany dla początkujących, ale musimy pamiętać o tym, że dożywają one nawet do 20 lat. Tak, jeżeli traficie na samicę, no to właśnie na tyle się musicie z nią związać. No i jeżeli to będzie wasz pierwszy ptasznik, bo właśnie na pierwszego są braszki polecane, no to nie zdziwcie się, jeśli on nie będzie przez cały dzień zmieniał pozycji. To będzie dla niego zupełnie normalne. Brachy tak mają. Mogą zastygnąć i po prostu tyle. Nawet mieliśmy taką sytuację właśnie z braszką hamori. Myśleliśmy właśnie, coś się jej stało. Był taki już podrostek, jeszcze z naszych starych filmów. Kiedy siedział w rogu przez 3 dni, kompletnie bez ruchu. I to cały czas z nogą do góry, kolanko wgięte. Dosłownie przez 3 dni nic się kompletnie nie ruszył. Brachy też mają takie okresy, że mniej jedzą. Ten pokarm może gdzieś tam biegać. Nawet jeśli nie jadł od dawna, no to też się tym nie przejmujcie. Terrarium skończone, więc zabieramy się do zapędzenia pająka do środka. Jak widzicie, przygotowaliśmy mu taką dróżkę jakby z płatu kory, żeby mógł sobie po niej właśnie wejść, żebyście wy mogli zaobserwować, jak on się zachowuje. Przy okazji tak eksperymentalnie chcieliśmy go tak lekko rozjuszyć, żeby pokazać wam, że mimo tego, że ten ptasznik nadaje się dla początkujących, to jednak trzeba zachować przy nim ostrożność, ponieważ potrafi pokazać pazurki. Chcieliśmy właśnie wam pokazać, jak on może zareagować, jeżeli będziemy przy nim manewrować pensetą. Zwłaszcza jeżeli tą pensetą będziemy mu gdzieś tam z przodu dotykać. Wiadomo, że jeśli go popchniemy z tyłu, no to on po prostu bardziej pójdzie do przodu, tak? A tutaj jednak manewrowanie gdzieś tam z przodu on odbiera jako atak i jak widzicie zaczyna się lekko stawiać. Dlatego warto pamiętać, że jeżeli chcemy przynieść ptasznika, to najlepiej po prostu go delikatnie popychać po odwłoku, żeby go nie stresować, ale po prostu powoli sobie przeszedł. Jak go tak ładnie poprowadziliśmy, no to jak widzicie on spokojnie wszedł do terrarium. Nawet się na mnie wyczesał. Chociaż no też należy pamiętać, że właśnie on, jeżeli poczuje się zagrożony, no to będzie te włoski parzące z odwłoka wyczesywał. Wy też musicie wtedy uważać na swoje oczy, na swoje ręce, na nos, tak, żeby wam się włoski parzące nie dostały gdzieś tam do dróg oddechowych. Ważna też uwaga, jeżeli cokolwiek robilibyście przy terrarium, właśnie przy braszkach lub innych ptasznikach naziemnych, które wyczesują włoski parzące, warto pamiętać o tym, że przy jakimkolwiek manewrowaniu, przy czyszczeniu terrarium, przy wymianie podłoża, warto je założyć lateksowe czy gumowe rękawiczki, po to właśnie, żeby
nie podrażnić sobie skóry przez te włoski, bo jednak nie jest to nic miłego. Was to prawie nic nie kosztuje, a możecie uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Jak widzicie, już kryjówkę sobie zaczyna sprawdzać. Jeszcze na odchodne dostanie od nas Karaczana, którego zostawił sobie na później. Jeszcze na koniec spryskaliśmy terrarium, właśnie ścianki i torf, żeby troszkę podnieść wilgotność, bo jednak ten torf był rozrabiony już jakiś czas temu. Okej, więc pająk jest przeniesiony. Mission complete. Można uznać, że proces zakończony sukcesem. Więc jeżeli Wam się podoba takie terrarium i chcielibyście zobaczyć więcej takich urządzeń na naszym kanale, to zostawcie nam łapkę w górę, pomóżcie nam wrócić na YouTube. Zostawcie też subskrypcję, bo patrzyliśmy na statystyki i ponad 70% osób nie subskrybuje naszego kanału, więc... Nieładnie. Wydaje nam się, że właśnie warto stawić tego suba, dać nam jakąś szansę. A jak suba, to i dzwonek, żebyście mieli powiadomienia o nowych filmach. Lub też streamach, które pewnie za jakiś czas powrócą. Piszcie w komentarzu, czy właśnie czekacie na streamy. Zmotywujcie nas jakoś do działania. A my już się z Wami żegnamy i widzimy się, mamy nadzieję, w kolejną środę. Jeżeli się uda z filmem, no to na pewno coś tam się od nas pojawi. Do miłego tygodnia i trzymajcie się ciepło. Na razie, pa, pa. Cześć.